Przeczytajmy Słowo Boże z Tytusa, pierwszy rozdział. List do Tytusa. Ale zanim przeczytamy ten rozdział, jako tło pierwsze wersety Ezdrasza i ostatnie wersety drugiej Księgi Kronik. Najpierw pierwsze wersety z Księgi Ezdrasza. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, aby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski: wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. I ostatnie słowa drugiej Księgi Kronik, 22 rozdział, 36 wersetu, praktycznie brzmią bardzo podobnie. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, ażeby wypełniło się słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, aby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie. Tak mówi Cyrus, król perski: wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też nakazał mi, abym mu zbudował świątynię w Jeruzalemie, które leży w Judzie. Kto z całego jego ludu jest wśród was, niech Pan, jego Bóg, będzie z nim, niech wyrusza. To są dosyć odległe być może dla nas słowa, jeśli nie przyjrzymy się im we właściwym kontekście. List do Tytusa był napisany na początku chrześcijaństwa, jeszcze przed upadkiem Kościoła, jeszcze przed tym, gdy do Kościoła wkradła się świeckość, gdy różnego rodzaju złe nauki były szerzone, z taką mocą, że aż w zasadzie można powiedzieć, że w czasie, kiedy panowanie było tego świata zmieszane z religią chrześcijańską, to nie można było nawet doszukiwać się takich jasnych punktów. Dopiero takimi jasnymi punktami były te dzieła, które Pan pozwolił w czasie reformacji wzbudzić, czy wspomnimy Jana Husa, czy też na pewno znane nazwiska takich braci jak Marcin Luther. Generalnie to się stało dużo później, takie promienie światła, ale niestety jak patrzymy na 7 kościołów Apokalipsy opisanych z ust samego Pana, to te 4, które aż do przyjścia Pana Jezusa trwają tu na ziemi, czyli Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea, one mają swój różny charakter. Czyli te, które są takie tiatyropodobne ruchy, to one mają mocno naukę ludzką w sobie wymieszaną ze Słowem Bożym w tak mocnym stanie, że aż Pan musi rozróżnić wśród nich takich, którzy poznali głębie szatańskie, jak i takich, którzy szczerze kochają Pana w tym zakresie, że tymi głębiami szatańskimi się nie zajmowali. Też mamy niestety Sardes. To są takie obszary w chrześcijaństwie,
które no, są nazwane przez Pana bardzo osądzająco. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. To jest bardzo mocny akcent położony na to, że zewnętrznie, czy też na podstawie zewnętrznych wyznań, oficjalnych dokumentów, wszystko wygląda jak życie. A faktycznie tego życia Pan się tam nie dopatruje. Jest też grupa wierzących rozsianych po tym chrześcijaństwie, których Pan nazwał Filadelfią. I tam mamy już promienie widoczne, że mają małą moc, ale nie zaparli się imienia Pana. No i w końcu ten laodycejski stan, który jest stanem ani zimny, ani gorący, ani oficjalnie nie zaprzecza Chrystusowi, ani się też do Niego zbyt radykalnie nie przyznaje. Czyli Chrystus ma miejsce w różnych oficjalnych wypowiedziach dostojników tych ruchów, ale nie ma dla Niego miejsca. On musi z zewnątrz pukać i wywoływać pojedynczo z tych kręgów pojedynczych wierzących. I w takim stanie, który określiłem już, Kościół w ruinie, czy też jak widzimy, właśnie Paweł powiedział, że to jest porównane do wielkiego domu, w którym są naczynia ku sławie i niesławie. Są też naczynia drewniane, czyli nieodrodzone osoby, i naczynia złote, czyli te, które są z Ducha Bożego. Ale jeżeli naczynie złote będzie zanieczyszczone, to też nie można go przecież użyć do celów zaszczytnych. I w tym tle chciałbym, żebyśmy na ten pierwszy rozdział Tytusa popatrzyli, ale z naszej perspektywy. Czyli z tej perspektywy, gdy już jesteśmy w tym stanie po upadku świadectwa zgromadzenia, gdzie Pan musiał już ruszyć nie jeden świecznik i ruszyć go z jego miejsca, także tych pierwszych trzech świeczników, czyli Efezu i tych dwóch następnych, już nie mamy. Zostały tylko te cztery. Więc czytam. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei życia wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami, przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary, łaska i pokój od Boga i od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Pozostawiłem Cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak Ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie chciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej sprzeciwstawiają. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kreteńczycy zawsze ugarze,
wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste. Ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go. Bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. Tutaj mamy wyraźnie pokazane, że Paweł się tytułuje sługą. To jest sługa albo też mocniej niewolnik. Ktoś, kto nie ma swojej własnej woli, tylko wolę jego zastępuje wola jego Pana. I tak się Paweł tu tytułuje, zwracając uwagę na to, że również i my nie powinniśmy, jeśli chcemy być tymi, którzy przekazują słowo Pana Jezusa, nie powinniśmy być realizatorami niczyjej innej woli, jak tylko Pana, Boga, naszego właściciela, naszego tutaj właściciela sług albo zleceniodawcy dla sług. Oczywiście nasz Pan jest dobrym Panem i lepiej być niewolnikiem Jezusa Chrystusa niż królem na dworze faraonów. Lepiej być pod czaszym Pana Jezusa, odźwiernym Pana Jezusa, czy nawet pomywaczem Pana Jezusa, koniuszym Pana Jezusa, niż najzaszczytniejszym wydającym rozkazy w tym świecie, poddanym szatana. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że to jest możliwe tylko na podstawie narodzenia na nowo. Musimy pamiętać, że ten przywilej bycia sługą Bożym Paweł nabył nie wcześniej, jak wtedy, kiedy się narodził na nowo. Bo oczywiście każdy, czy chce, czy nie chce, realizuje wolę Bożą. I nie jest to coś, co może sobie ktoś zaplanować. Nawet wrogowie Boży, zgrzytając na Boga zębami, realizują Boże zamiary. I bez woli Bożej nikt nie może w całym królestwie ruszyć ani ręką, ani nogą. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że tu mamy taką właśnie sytuację, że Paweł narodził się na nowo, stał się częścią Królestwa Bożego, przeniesiony z ciemności do światłości. On, który przedtem był prześladowcą, sam zaczął znosić prześladowania dla Chrystusa w służbie wiary, wybranych Bożych. Zwraca na to uwagę, wybrani Boży. To nie jest przypadkowy wybór. To nie jest tak, że ktoś niski rangą, jakiś anioł nas sobie wybrał. Czy też może jakieś władze kościelne nas sobie wybrały. Jacyś księża, liderzy, pastorzy. Nie. To nie jest tak, że rodzice sobie wybrali, że my będziemy chrześcijanami. To też jest bez znaczenia. Tu jest wyraźnie powiedziane wybranych Bożych. Tak nas tytułuje Paweł. Czyli on zwraca uwagę na to, że to nie kto inny, ale sam Bóg przed wiecznej wieczności każde dziecko Boże, każdego chrześcijanina przed założeniem świata wybrał w Chrystusie. I w służbie poznania prawdy. Poznanie prawdy. Jeszcze jest ta służba konieczna. Nie wszyscy znają prawdę. Nie wszyscy znają prawdę, nawet jeśli są narodzeni na nowo. Poznawanie prawdy wymaga ciężkiej pracy. I to nie jest coś, co się dostaje w pakiecie w dniu narodzenia na nowo. To nie jest tak, że Bóg zdecydował
aby wraz z narodzeniem na nowo ktoś od razu posiadał oświecenie. Takie coś istnieje tylko w koncepcjach pogańskich, że ktoś doznaje oświecenia i nagle jest oświecony i on wie wszystko. To jest nieprawda. W przypadku chrześcijaństwa. W przypadku chrześcijaństwa to poznanie prawdy wymaga służby apostolskiej. To poznanie prawdy wymaga odebrania tej służby przez każdego wybranego Bożego i wdrażania w życie. I tu jest znowu podkreślona ciekawa rzecz, zgodna z pobożnością. Czyli ta zgodność z pobożnością jest kluczowa. I ta pobożność jest różnie definiowana przez różnych ludzi. Pobożność, albo inaczej po angielsku religion, co ma odpowiednik na przykład w polskim religia. I czasami się słyszy takie buńczuczne twierdzenia, że jestem chrześcijaninem, ale nie jestem religijny. No więc to jest, jeśli się patrzy na główną ideę, całkowicie poprawna rzecz, bo nie religia nas zbawia, ale z drugiej strony jest to niestety fałszywe, dlatego że jeśli patrzymy na Jakuba, to w Jakuba jest powiedziane, że prawdziwą religią albo prawdziwą pobożnością, tu w angielskich przekładach pada słowo religia, przeczytam ten Jakuba, pierwszy rozdział, 26-27 werset. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Tutaj pada słowo religia i w tych anglojęzycznych przekładach brzmi to mniej więcej tak. Czystą i nieskalaną religią przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Jeśli patrzymy na tą pobożność, to dla Boga i Ojca, który jest przecież tym, na kogo mamy kierować nasze oczy, żeby tą pobożność właściwie definiować i rozumieć, są dwa aspekty. Po pierwsze, nieść tym pomoc, którzy tej pomocy nie mają jak zdobyć sposobem ludzkim. Czyli sieroty to są dzieci bez rodziców i wdowy, czyli kobiety, które definiuje Paweł w innym miejscu, które nie mają swoich dzieci, żeby te dzieci uczyły się utrzymywać matkę, nie mają męża, bo mąż umarł, nie mają środków do życia. I to jest pomoc tym, którzy nie mogą znikąd innych źródeł dostać pomocy, ani sobie sami nie są w stanie tej pomocy zapewnić. Nie z własnej winy, tylko z winy po prostu tego, że los i przypadek spowodował, że znalazły się w takim położeniu. A my wiemy, że Stary Testament pokazuje, że te wdowy i sieroty to Pan daje jako jeden z elementów, między innymi działania na sumienie ludu Bożego. I to jest też to, że jakaś wdowa już miała umrzeć, zjeść ostatni kawałek, Pan posłał do niej swojego męża Bożego, który to jedzenie poddał pod Boże działanie rozmnożenia. I druga rzecz. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że w pobożności nie ma miejsca na to, żeby to oddzielać od zdrowej nauki. Zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Zachowywać siebie niesplamionym przez świat jest tu połączone spójnikiem i. To musi być równocześnie. Czyli jeżeli mamy sytuację, gdy pociąga nas służba innym, pomaganie im w praktycznym problemie, ale załóżmy, nie dbamy o czystość zdrowej nauki, to jest to wtedy nie nieskalana i czysta pobożność,
tylko coś innego. I w drugą stronę możemy być takim wyuczonym w prawdzie Bożej specjalistą, ale jeżeli nie będzie temu towarzyszyć ta praktyczna gotowość niesienia pomocy tym, którzy pomocy znikąd nie są w stanie zdobyć, to jest to znowu nie to, o co tu chodzi. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Bóg jest tym, który zawsze mówi prawdę. On nie może kłamać, mówi o nim świadectwo Pisma. I tu mamy podkreślone, że ta nadzieja żywota wiecznego jest właśnie związana z tą jego prawdomównością. Dlaczego wiemy, że każdy, kto uwierzył Panu Jezusowi, ma życie wieczne? Bo prawdomówny Bóg to powiedział. A równocześnie apostoł Jan mówi, jeśli w to nie wierzy ktoś, to czyni z Boga kłamcę. Czyli mówi, że ten prawdomówny Bóg nie jest prawdomówny, że kłamie. Tak mówi apostoł Jan w liście Jana, że jeśli podważamy to, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. I to życie wieczne to nie jest wynik pracy człowieka, to jest wynik uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi, który umarł za nasze grzechy na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał i został w niebo wzięty i siedzi po prawicy Ojca. To jest wszystko oparte na Jego doskonałej ofierze, gdy w 3 godzinach ciemności zostały włożone na Niego wszystkie grzechy wierzącego. To jest powszechnie dostępne dla każdego, kto uwierzy w Pana Jezusa. Nie będzie ani jednej osoby, która powie, że uwierzyła Jezusowi, a nie została zbawiona. Bo to jest po prostu oparte na prawdomówności Boga. Skoro Bóg jest prawdomówny, to każdy, kto wierzy, ma życie wieczne. A objawionego we właściwym czasie, w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego. I tu jest podkreślona cecha Boga. Bóg jest Zbawicielem. I tą prawdę, jako główną prawdę, jako pierwszą prawdę, mamy podtrzymywać jako Kościół, jako zgromadzenie. I niestety historia pokazuje, że zawiedliśmy jako Kościół. Były wieki, kiedy łatwiej było usłyszeć z wszelkich kazalnic o odpustach, o formach zarobienia na zbawienie, a nawet o śmierci na polu chwały w trakcie mordowania niewierzących, aby dostać się do nieba. Tego typu kłamstwa były szerzone i niestety dalej są szerzone w niektórych obszarach, ale to nie jest prawda. Bóg jest Zbawicielem. Zbawienie jest oparte na Bogu. On dał swojego jedynego Syna, który umarł za grzechy wszystkich wierzących Jemu ludzi. To jest wystarczające do zbawienia. To jest objawione we właściwym czasie. Ten czas właściwy dalej trwa. Mamy tą prawdę jasno i wyraźnie pokazywać i podtrzymywać. Tutaj jest pokazane, że to jest skierowane do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary. I bardzo ciekawa rzecz, bo oczywiście wiemy, że Tytus nie był biologicznym synem Pawła. Paweł, Żyd, nazywa Tytusa nie Żyda, poganina. Ojca na pewno miał poganina i o matce też nie wiemy, więc raczej też poganka. W przypadku Tymoteusza chyba było już tak, że matka była prawdopodobnie pochodzenia żydowskiego. Natomiast tu mamy poganina, czyli ktoś, kto fundamentalnie miał być przez Żydów traktowany jako gorszy. I ten Żyd Paweł nazywa go nie tylko synem, ale prawowitym synem. Prawowitym synem. Jeśli czytamy Filemona list,
to tam jest powiedziane o Filemonie, że Paweł go zrodził w więzieniu, co jest synonimem albo równoważnikiem tego, że głosił mu Ewangelię. I jak mu głosił Ewangelię, to ten człowiek w wyniku tej głoszonej Ewangelii się narodził z Boga. I nie ma to tak mocno zdefiniowane, czy tylko to ojcostwo duchowe przypisać należy temu, kto głosił, czy też każdemu, kto włożył wysiłek również w rozwój duchowy. Natomiast tu padają wyraźne słowa, które nas powinny pocieszać, bo w Kościele nie ma już różnicy między Żydem a poganinem, między ludźmi z Izraela a ludźmi z narodów, o ile jeden i drugi jest wierzącym w Chrystusa, gdzie mamy wtedy prawowitość więzów rodzinnych, tak silnych jak między tatą i synem. I to jest oparte na łasce i pokoju od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Czyli jeśli ktoś uwierzy w Panu Jezusowi Chrystusowi, jeśli ktoś zaufa Bogu i zostanie mu to poczytane ku usprawiedliwieniu, znajduje się w wielkiej rodzinie Bożej i ma więcej członków rodziny niż miał jej, gdy patrzył na swoją naturalną, biologiczną rodzinę. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Jest to bardzo ciekawe, że w tej Krecie, na Krecie był bałagan. I ten bałagan trzeba było posprzątać. I Kreta to jest miejsce, gdzie byli głównie poganie, o których niestety 13 werset mówi, że było prawdziwe, mocno niepochlebne świadectwo. Świadectwo to jest prawdziwe. W tym świadectwie jeden z wieszczy powiedział o tych ludziach: Kreteńczycy zawsze kłamcy, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Tak patrząc na to, naszą europejską delikatnością powinniśmy zaprotestować. No jak w ogóle o człowieku można powiedzieć, że zawsze ugarze? No czy nie zdarza się, że czasem mu się coś powie prawdziwego? Albo no bydlęta, czyli od zwierząt wyzwane i to jeszcze wstrętne. I jeszcze leniwy? No może, ale brzuchy leniwe. Taka zbitka mocnych słów określających przywary ludzi według tego ciała. I jeszcze dolana oliwa do ognia, świadectwo to jest prawdziwe. I dla tej przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli wierze. Każde narody mają swoje przywary i tak zwani wieszcze ludowi mają czasami bardzo ostre opinie na temat różnych narodów. Na pewno słyszeliśmy na temat Polaków niejedną niepochlebną opinię. I jeśli spojrzymy na te opinie, to niestety o części z nich będziemy musieli powiedzieć, że to jest prawdziwe świadectwo. Może do przyjęcia wszystkich tych nagan po prostu nie dojrzeliśmy. Może one wszystkie są prawdziwe, ale nie chcemy dopuścić ich do świadomości, bo zawsze pozostaje w nas chęć zachowania ludzkiej godności. Przecież jakbyś stanął przed dowolnym Kreteńczykiem i powiedział, że pochodzi z narodu, o którym można szczerze powiedzieć, że są to zawsze ugarze, wstrętne bydęta, brzuchy leniwe, to nie mógłbyś liczyć na dobrą atmosferę kontynuacji tej rozmowy. I tutaj był bałagan na Krecie. I ten delegat o imieniu Tytus miał to, co pozostało do zrobienia. Czyli to jest jedna rzecz. Coś, co już zostało zaczęte, musi być dokończone. A druga rzecz, ustanowił po miastach starszych. I
Jeśli chodzi o starszych, to w Biblii mamy sporo ludzi noszących tytuł starszego. Dzisiaj czytaliśmy na przykład z pierwszej części, że Piotr się tytułował starszym. I oczywiście Piotr nie był, nie jest opisane, jak został starszym. Jakaś procedura tego wyłaniania osób o tytule starszy istniała w tamtym czasie. Była też metoda, którą można powiedzieć, że była metodą Pawła, związana osobiście z Pawłem, gdzie jest powiedziane, że on, Paweł i Sylas ustanowili starszych. Tutaj jest, że Tytus na jego polecenie miał tych starszych ustanowić. W Tymoteusza jest powiedziane, że miał to zrobić Tymoteusz. Wspólny mianownik, apostoł Paweł, był związany z ustanawianiem starszych. I jeżeli nie mamy w tak ważnej kwestii jak ordynacja, bo to się tak nazywa, wyznaczanie, ustanawianie starszych albo ordynacja, wskazówek, jak to robić dziś, bo dziś apostołów nie mamy, to dziś nie ma nikt prawa tych starszych ustanawiać zgodnie ze Słowem Bożym. Jest to bardzo niebezpieczna praktyka, dlatego że jeśli ktoś ustanawia starszych, to po pierwsze łamie Słowo Boże, a po drugie to niesie za sobą potem konsekwencje. Ale równocześnie starsi mieli funkcje, które dziś również muszą być realizowane. Gdzie nie ma rady, tam nie udaje się przedsięwzięcie. I choć dziś nie ma ordynowanych starszych, praca do wykonania została. I tą pracę wykonuje po prostu lokalny zbór w ramach zboru w danej miejscowości, danej okolicy. Pojawiają się wierzący, którzy są bardziej obdarowani w pewnych kwestiach, które są konieczne do realizacji tych starszeńskich rzeczy. I po prostu wykonują tę pracę. Natomiast nie noszą na sobie plakietki starszy, tak jak to niektóre denominacje mają, starszy XY albo biskup XY. To jest takie plakietkowanie niebiblijne. I te cechy, które tutaj są dalej opisane, to nie są cechy przypisane wymarłemu gatunkowi o nazwie starszy, tylko to są cechy, które warto wziąć sobie pod uwagę, że to jest standard, do którego powinien dążyć każdy chrześcijanin. Bo czy tylko starszy ma być nienaganny? Czy tylko mężczyzna, który jest starszym, ma być jednej żony mężem, a inny może sobie rozwodzić się i mieć kilka żon na raty, albo mieć kilka żon na raz? Albo czy dobrze jest, jeżeli ktoś zaniedbuje kwestię służby Słowa Bożego w domu i doprowadza celowo do zaniedbań w tym zakresie i dzieci są wtedy niewierzące w wyniku tych zaniedbań, bo oczywiście każde dziecko ma wolną wolę i każde dziecko jest człowiekiem, który rodzi się jako poganin. Bóg nie ma wnuków. I w najlepiej prowadzonym domu, tak samo jak w gronie 12 był Judasz i miał najlepszego nauczyciela przez cały czas, odbierając najbardziej zdrową naukę, to mimo to poszedł swoją drogą i na swoje miejsce do piekła. Więc nawet jest takie stare przysłowie, że osła można zaprowadzić nad rzekę. Osła można wprowadzić do rzeki. Osła można zanurzyć w tej rzece. Osła można w rzece utopić. Ale nie zmusi się go, żeby się napił. I tak jest niestety z grzesznikiem, który trzymając się w odpornej pozycji na Słowo Boże, to po prostu przeczeka tylko ten wpływ
i wyjdzie do ciemności, tak jak Judasz wyszedł z grona 11 i poszedł, aby być z dala od Chrystusa. Dopóki był w gronie tych 12, to podobnie jak dziecko w domu chrześcijan, jest powiedziane, że dzieci są święte, dlatego że ma jednego z rodziców wierzących i nawet współmałżonek niewierzący jest uświęcony przez żonę wierzącą, czy też żona niewierząca przez wierzącego męża. Więc te rzeczy trwają przez jakiś czas. Wpływ jest wywierany, realizowany, ale to nie w ludzkiej mocy jest. I dlatego też to jest taki punkt, który pokazywał, że ten człowiek, który był kandydatem na starszego, ma pieczęć Bożą, bo to tylko Bóg może sprawić, że te dzieci są wierzące. I jako napełnione Duchem Świętym osoby wzrastają w wierze chrześcijańskiej i nawet nie ma na ich temat plotek, nie ma na ich temat zarzutów. Czyli nie tylko to, że one nie dopuszczały się rozpusty lub krnąbrności, ale nikt nawet pod adresem tych dzieci takich uwag nie miał. Nawet najbardziej złośliwi plotkarze o tych dzieciach musieli powiedzieć, są bez zarzutu. I to tylko Bóg mógł tak takich ludzi Tytusowi przedstawić do ordynowania w tamtym czasie. Biskup bowiem jako włodarz Boży. To jest bardzo ważne zdanie. Włodarz Boży. W tamtym czasie biskup, czyli starszy, kiedy jeszcze nie było spisanego Słowa Bożego, miał władzę. Był włodarzem Bożym. W imieniu Boga sprawował wraz z innymi biskupami na danym miejscu, bo w każdym miejscowym zborze było wielu biskupów, więcej niż dwóch. I to jest ważne, żeby rozumieć, że to była służba tylko lokalna, czyli jeżeli był zbór, załóżmy, wspomniany w Filadelfii, to biskup po wyjechaniu z Filadelfii przestawał być w innym miejscu biskupem. Nie było tak, że on jechał do Efezu i w Efezie był od razu biskupem w Efezie. To była służba lokalna. I nie wolno mylić też tych urzędów, bo to są urzędy, z darami. Na przykład apostoł jest darem, ewangelista jest darem, nauczyciel jest darem, prorok jest darem. I to są dary, które Bóg dał ludziom w ludziach. Czyli dary ludzie to jest co innego niż urząd. I apostoł był dla całego Kościoła, ewangelista był dla całego Kościoła, prorok, taki jak Łukasz, był dla całego Kościoła. Nauczyciel jest dla całego Kościoła, dlatego za jakiś czas, jak Pan da, będziemy mieli jednego z nauczycieli u siebie w gościnie i on ma tę nauczycielską funkcję sprawować nie tylko lokalnie u siebie, ale jest darowany Kościołowi całemu od Pana jako dar dla Kościoła. Dlatego i pojawia się w Polsce, i w Rumunii, i w innych miejscach świata, nie tylko u siebie w swojej lokalnej miejscowości. Natomiast biskup była to funkcja całkowicie lokalna i tak jak mówiłem, jej już jako ordynowanej nie ma i tej funkcji włodarza Bożego też w tym zakresie takiej niepozwalającej na sprzeciw władzy też nie ma. Czyli po prostu w tamtym czasie, jak jeszcze nie było spisanego Nowego Testamentu, to biskup doskonale wiedział między innymi, co jest zakresem nauki apostolskiej. I to jego zdanie, zdanie tych kilku biskupów lokalnie miało duże znaczenie. Oni byli takimi punktami, o które można było się oprzeć. Oczywiście z Dziejów Apostolskich 20 rozdział wiemy, że po odejściu Pawła to
to się zmieniło, że nawet spośród biskupów powstali ludzie przewrotni, którzy mieli pragnienie potworzyć sekty, ciągnąć ludzi za sobą. Ale dopóki ten urząd był, dopóki Paweł nie odszedł, to ten urząd jest związany z tą funkcją włodarza Bożego. I on powinien być nienaganny, ale każdy chrześcijanin powinien być nienaganny, niesamowolny. Każdy wierzący, brat i siostra, powinien być niesamowolny, nieskory do gniewu. To jest bardzo ciekawa cecha, bo kiedyś, jak zaczynałem uczyć w liceum, to na nauczycielskim pokoju sobie rozmawialiśmy, co zrobić, żeby te dzieci były grzeczne, żeby się uczyły. I stary matematyk powiedział, terror działa zawsze. Natomiast to jest wywieranie praktycznego gniewu. I to właśnie trzeba te dzieci zachować w posłuszeństwie bez gniewu. Nie da się tego zrobić ludzkimi środkami. Nie oddający się pijaństwu. Widząc wiele porażek, nie jeden być może ucieka. Czy to w jakiś hazard, czy też w alkohol, czy też inne różnego rodzaju miejsca ucieczki. Nieporywczy. Jak mając trudne do okiełznania młode dusze osiągnąć to i nie być porywczym? Przecież my, jeżeli widzimy naruszenie naszej woli, stajemy się od razu słowem i ciosem. A tu nie. Nieporywczy. Rzecz nie do zrobienia bez łaski Bożej. Niechciwy brudnego zysku. To jest bardzo ciekawe. Bo zysk z definicji brudny nie jest. Jeśli jest osiągnięty w wyniku ciężkiej pracy, godzien jest robotnik zapłaty swojej. Natomiast są takie zyski, które są z nierównym podziałem generowanego, tworzonego, wypracowanego majątku. Czyli jest to bardzo, bardzo delikatna rzecz. Nie pożądajmy takiego zysku, który powstaje z krzywdą bliźniego. To jest wtedy zysk brudny. Bo oczywiście mając osoby, które są od nas uzależnione, mamy tak zwaną mocną pozycję negocjacyjną. A więc załóżmy, że mam klienta, któremu mam zrealizować, załóżmy, usługę, która jest warta 5000. I w tym momencie on jest tak zwany pod ścianą. I nagle ja wiem, że on jest pod ścianą, że on zapłaci 12. Ale ja nie jestem pod ścianą i mi wystarczy 5. Te 7 nadwyżki, gdybym wziął od niego 12, jest tą brudną częścią zysku. Jeżeli 5 pokrywa moje koszty i moją normalną marżę, także wszystkie koszty są uczciwie pokryte, to mam chrześcijański obowiązek zostać przy 5. Nawet jeśli sytuacja pozwoliłaby mi w świetle reflektorów wziąć 12. Ale gościnny. Gościna jest wymieniona w Hebrajczyków, że udzielając gościny, niektórzy nawet nie wiedząc aniołów gościny. I to jest bardzo ważne, że gościnność ma nie być stronnicza. Czyli tego, a tego bardziej miłuję, tego witam w swoich progach, a ten to jest taki uciążliwy gość, ma swoje jakieś różne zachcianki, to może go nie przyjmiemy, może niech sobie poszuka innego miejsca. Zamiłowany w tym, co dobre. Czyli mamy kochać dobre rzeczy. Dobre rzeczy mają to do siebie, że każdy, kto jest narodzony z Boga, uznaje za dobre. Czyli to jest coś, co na przykład śpiewamy o Panu Jezusie, Tyś się naszym dobrem stał.
Ale jest wiele takich rzeczy, które są uniwersalnie dobre i każdy wierzący ma być zamiłowany w tym, co dobre. Roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy. Jakież to są ciekawe cechy. Wstrzemięźliwy. Dziś, gdzie wszyscy stawiamy na konsumpcję, na dogadzanie sobie, na to, żeby nam było jak najbardziej komfortowo, to jest właśnie odwrotność wstrzemięźliwości. Wstrzemięźliwość bierze tyle od życia, ile jej wystarczy. Nie patrząc na to, że może wziąć więcej. Bo może, to nie jest przestępstwo. Konsumpcja nie jest karana przez przepisy naszego państwa. Natomiast nie jest wstrzemięźliwością, jeśli koncentrujemy się na dogadzaniu sobie. To jest już zaprzeczenie. Trzymający się prawowiernej nauki. I to jest właśnie to, że jeśli poznawszy prawdę, z tej prawdy wynikają pewnego rodzaju doktryny, nauki, to my mamy się tego trzymać. Nie dać się różnego rodzaju, czy to ciekawymi jakimiś ideami, odwieść od tego. Każdą rzecz powinniśmy przez okulary tej prawowiernej nauki oceniać. Porównywać z przymiarem Bożym. I to jest bardzo ważne, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. A przecież takich, którzy się przeciwstawiają zdrowej nauce, jest pełno. I my jesteśmy, jako każdy pojedynczy wierzący, obowiązani do tego, żeby dawać odpór tym, którzy się przeciwstawiają zdrowej nauce. Jest to bierna rzecz. Odpór, czyli ktoś na nas napiera, my dajemy odpór, ale odpór zawiera w sobie to, że również jest konieczność odparcia tego na tyle daleko, żeby to za szybko nie wróciło. Czyli to nie chodzi o to tylko, że ja siebie mam czystym zachować od fałszywej nauki, ale zadbać o to, aby ci, którzy są mi powierzeni, czy to jako bracia ze zboru i siostry ze zboru, dzieci w zborze, czy członkowie rodziny, nawet niewierzącej, to żeby ich ochronić przed negatywnymi wpływami fałszywych nauk, czyli zawczasu. Często właśnie z członkami rodziny, nawet niewierzącymi, rozmawiam o rzeczach, które są z gruntu fałszywe, pokazując im z wyprzedzeniem, że to nie może być prawdziwe, i argumentuję to albo na zasadzie takiej, którą akceptują, albo na zasadzie wprost Słowa Bożego, tak żeby wiedzieli, że jeśli coś jest sprzedawane im jako chrześcijaństwo, to że to chrześcijaństwem nie jest. Bo często fałszywe nauki są przedstawiane jako nauki wywodzące się z chrześcijaństwa. I tutaj 10. werset. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Więc tu jest niestety bolączka takich, którzy zakładają różnego rodzaju inicjatywy, żeby wyciągnąć z gruntu religijnego jak najwięcej pieniędzy. A to sprzedają książki niby chrześcijańskie, żeby na tych książkach w niegodziwy sposób zarobić. Bo owszem, on się napracował, on napisał książkę pełną bzdur. To jest niegodziwy zysk. Od początku do końca mający na celu okłamać czytelników. Czego nie należy. Albo kanały YouTube. I pojawia się jeden mówca, drugi mówca, trzeci mówca. I pod spodem numer konta. Wpłać, wpłać, wpłać. I fałszywa nauka za fałszywą nauką. Wymieszanie podstawowych praw chrześcijańskich z kompletnymi, nieuczciwymi, niegodziwymi ideami. I teraz jest powiedziane 14, bo już
13. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej przyczyny karć ich surowo. Surowo to nie znaczy, że to jest coś nastawione na wywarcie krzywdzącego wpływu. Surowo to znaczy, że skoncentrowani mamy być na tym, żeby to karcenie było w miarę precyzyjne i czyste w intencjach. Czyli żeby nie towarzyszyła nam w tym nasza niechęć. Bo jakże łatwo jest, gdy widzimy, że ktoś zbłądził, żeby do tego przywiązać swoje serce i mieć negatywne myśli o tym człowieku. Raczej powinniśmy z miłości do Kreteńczyków to robić. I to jest idea, która ma za tym stać. My, jeśli karcimy, nawet jeśli karcimy surowo, to jest to ukierunkowane w celu, żeby ozdrowieli wierze, dlatego że ich miłujemy i nie chcemy, aby ci, których miłujemy, mieli niezdrową wiarę. Żeby wiara była powiązana z czymś, co tą wiarę wykrzywia, zaciemnia. A zawsze każda fałszywa nauka prędzej czy później atakuje Pana Jezusa i Jego dzieło na krzyżu. Bo diabłu chodzi zawsze albo o zniesławienie Pana Jezusa osobiście, albo doprowadzenie do lekceważenia Jego dzieła na krzyżu Golgoty. I 14. I nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Tak jak wspomnieliśmy na początku, że niestety chrześcijaństwo zostało zdominowane przez te różnego rodzaju idee ludzkich nakazów, przepisów i różnego rodzaju koncepcji, które są wymieszane z tym, co jest prawdziwe. 15 werset. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. To jest bardzo ważny werset, bo my jako wierzący mamy tą zdolność, żeby właśnie przez rzucanie prawdziwego światła Słowa Bożego te rzeczy przedstawiać w prawdziwym świetle. I jeżeli nawet ktoś z bliskich naszych, czy sąsiadów, czy też obcy ludzie, którzy jakoś zostaną nam dani pod wpływ, pobłądzili, to jesteśmy w stanie, pokazując na Pana Jezusa Chrystusa i Jego doskonałe dzieło, każdą najbardziej splątaną rzecz tym mieczem prawdy przeciąć i doprowadzić do oczyszczenia. Czyści wszystko mają za czyste. Dla czystych wszystko jest czyste. Nie mamy się bać, że te rzeczy nas zanieczyszczą, jeżeli w zależności Bożej będziemy tam po to, żeby tym ludziom udzielić pomocy. Natomiast jeżeli nasze umysły pozwolimy sobie pokalać, czyli będziemy rozważać to od naszej zbrukanej ludzkiej pozycji jako grzesznika w oddzieleniu od Chrystusa i nie powiążemy tego z wiarą w Pana Jezusa, tylko będziemy opierać się na różnego rodzaju ludzkich koncepcjach, filozofiach, chwytach erytrystycznych, czy tam różnego rodzaju metodach dowodzenia, które są w tym świecie mocno rozszerzone, to tylko będziemy się pogrążać w tym brudzie i nic uzdrawiającego się nie da uzyskać. Utrzymują, że znają Boga. Czyli to nam przywodzi na myśl tych też z 7 rozdziału Mateusza. Oni mówili: Panie, Panie, i byli przekonani, że w imieniu Pana prorokują, wyganiają demony i czynią wiele cudów. A ci też utrzymują, że znają Boga. Więc spotkamy takich, którzy będą całkowicie mieli fałszywą naukę i będą twierdzić, że znają Boga. Strzeżmy się tego, żeby na podstawie ich własnego wyznania od razu zakładać, że tak jest, skoro tak mówią. Bo Pan Jezus powiedział do tych z 7 rozdziału Mateusza: nigdy was nie znałem,
i po prostu to są ludzie nieznani Panu Jezusowi. Jeśli ktoś mówi, że zna Boga, to ważniejsze pytanie jest, czy Bóg zna jego. Ale uczynkami swymi zapierają się go. Czyli to, co w środę mieliśmy okazję rozważać odnośnie tych różnych owoców, które wyrastają z miejsc, z których nie powinny i nie mają prawa tam rosnąć, bo przecież nie zbierają z cierni figi. Bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. To jest znowu powrót do tego takiego twierdzenia, że jeśli ktoś nie ma uporządkowanych spraw doktrynalnych, a przede wszystkim jeśli sam osobiście nie jest dzieckiem Bożym i nie jest narodzony na nowo, to nawet to, co nazywa dobrymi uczynkami nie jest. Nawet jeśli utrzymuje, że zna Boga, ale jest nienarodzony na nowo, to jest to człowiek, który dobrego uczynku nie jest w stanie wykonać. Nawet jeśli wizualnie, zewnętrznie wygląda to tak, że on wielce pomocny jest, że on realizuje wielkie dzieła na zmniejszenie biedy na tym świecie. No więc tu jest to bezwzględnie, wyraźnie podkreślone, że takiej zdolności ci ludzie nie mają. Więc jak widzimy jakąś, czy to fundację, czy grupę inicjatywy, gdzie ewidentnie jest to inicjatywa świecka, inicjatywa niezwiązana ze Słowem Bożym, niezwiązana z chrześcijaństwem, nierealizowana przez ludzi narodzonych na nowo, a na przykład koncentrująca się na takich całkiem przydatnych rzeczach, jak kopanie studni w Afryce, zmniejszanie analfabetyzmu w Afryce. Czyli można powiedzieć, że społecznie są to rzeczy, które są jak najbardziej, oby jak najwięcej ludzi pomagało w ten sposób. Ale to nie jest z punktu widzenia Bożego dobry uczynek. To nie jest coś, w czym chrześcijanin powinien brać udział, dlatego że jest to realizowane pod hasłami wykrzywionego obrazu człowieczeństwa, humanitaryzmu, bo człowiek wtedy w pełni jest człowiekiem, kiedy jest w pełni zależny od Boga. Bóg stworzył człowieka dobrym w łączności z Bogiem. W momencie, kiedy człowiek odrzucił Boga, utracił swoje pełne człowieczeństwo. Może jest w nim ślad tego człowieczeństwa. Biologicznie oczywiście dalej jest człowiekiem, ale w sensie całościowym do tego człowieczeństwa mu brakuje. Dlatego Pan Jezus Chrystus jest nazwany Człowiek Chrystus Jezus, a równocześnie jest powiedziane, że do nas był tylko podobny. Nie był identyczny, po pierwsze z powodu tego, że my mamy grzech w sobie. A po drugie dlatego, że nawet gdyby tego grzechu w jakiś sposób nie było, to teraz jako chrześcijanie też przez te różnego rodzaju zaleciałości, naleciałości z przeszłości. Ja nie wiem, czy ja jestem w 20% człowiekiem. Dlatego, że wiele cech człowieczeństwa zostało wypłukane przez przyzwyczajenie do życia w grzechu i myślenia w sposób zgodny z ludzkimi rozwiązaniami, które są dalekie od Boga. Zatem pamiętajmy, podkreślając to, że jesteśmy wybranymi Bożymi. Wybranie miało miejsce przed założeniem świata. Na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa zostało zrealizowane i zostało objawione w czasie właściwym. I mamy za co teraz Bogu dziękować. I z tego stanu, w którym teraz jesteśmy, nie wyleczymy Kościoła. Ale mamy samych siebie czystymi zachować i stać w odosobnieniu. Postawił Pan osobno wybranego, umiłowanego Jemu. I to jest kluczowa rzecz, żeby zachowywać siebie czystym od tych naczyń ku niesławie i samym się takim naczyniem
złotym, ale zabrudzonym w dziwnych rzeczach nie stawać. Bo każdy, kto jest narodzony na nowo, jest jak złote naczynie. Ale złote naczynie w chlewiku zbrukane ryjem świńskim ma niewiele z Bożego celu. Nie stawajmy się takimi złotymi naczyniami, które są używane przez ten świat do celów pospolitych. Jako słudzy Boży mamy ten przywilej, że możemy czekać teraz na Pana Jezusa, który nas stąd weźmie i zabierze do siebie.